Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Syn Marnotrawny. Moi drodzy, bitwa ta ma taką już wielką brodę. Pochodzi z 17 maja. Tak jak mówiłem, bardzo mnie ucieszyło to, że sami wybraliście tę bitwę do pokazania. Tutaj nie było ściemy, nie wybrałem jej ja, ale przypomniałem sobie, że użyłem jej w bitwie, gdzie pokazywałem Gieceka. Więc ktoś może przypominać sobie ten fragment i ten początek. Mówiłem tutaj o tym, że wybrałem tę bitwę, ponieważ nie mam po prostu, czyli nie widzę potrzeby słuchać się was i wasze odpowiedzi na ankietę są w sumie dla mnie mało ważne. Taki był mały troll, który z tego co widziałem jednak się udał, doceniliście go i nawet się wam spodobał. Moi drodzy, M103, czołg dawno nie widziałem na kanale. Czołg, powiem szczerze, teraz po wielu miesiącach, kiedy już nim nie gram, kiedy go w garażu nie mam, mam z nim miłe wspomnienia, więc oceniam go jako czołg dobry. No cóż, może mówiłem o nim wcześniej, powiem jeszcze raz, ponieważ dużo czasu minęło, dużo wody w Wiśle też upłynęło. Alfa działa topowego to 400, przebicie 258 na amunicji premium typu hit 340. Ja tu sobie kupiłem, bo z tego co kojarzę, to M103 ma dwa bardzo podobne działa, ale niestety jedno kalafiorzy bardzo, drugie kalafiorzy tylko troszkę mniej. Więc kupiłem sobie bardzo szybko to drugie, ponieważ wkurzało mnie to, że nie mogę po prostu trafić z czołgi i to jest właśnie to topowe, maksymalne działo, bez którego można się obyć, bo nie jest z tego co kojarzę, ono wymagane do poprowadzenia, czyli do wyekspienia po to, żeby czołg odblokować, czyli E5, ale tak jak mówię, no bolało mnie po prostu to, jak bardzo musiałem cierpieć przez brak celności tego działa. Tutaj też jeździłem z racjami bojowymi. Ktoś mi zasugerował, żeby jednak sobie włożyć rację, żeby nie oszczędzać na tym czołgu, ponieważ on z racjami zyskuje. Więc to już, tak jak tamta poprzednia bitwa na kanale była bez racji, tak ta już będzie, już jest normalnie na racjach. Pierwszy strzał bardzo ładnie rozsypał, 433. Więc początek jest niezły, przyjęcie strzału na gąsko od przeciwnego M103. Także początek, jeden ja, M103 przeciwnika, 0. Widząc, że tutaj raczej nie ma większego sensu przepychanie się z tym gościem, ponieważ będziemy się głównie po prostu sideskapować i komuś tam może wejdzie, komuś innemu może nie wejdzie, postanowiłem, że może nakładę sobie na drugą flankę, żeby tutaj coś klepnąć, może coś tu wyjedzie, może coś się uda po prostu za flyer zrobić. Jest list szósty, za mną stoi ST1, więc siły mamy mocne. Próba sideskrapu delikatnego, tam czekam na T32 albo Tygryska, nie wyjeżdża, a okazuje się, że tuż obok nas sobie stoi T34, które dostaje pierwszą było od ISA6, a ja mu jeszcze na zachętę poprawiam za 352. Tutaj jeszcze może mu klepnie ST1, klepnie mu, jednak chyba nie klepnę, ale zanim się gościu schowa, to jeszcze, a jednak ja nie, no to w takim razie klepnę 110. 400, bardzo ładny strzał, chociaż to akurat był duży fart, że to weszło, ponieważ trafiłem chyba w zewnętrzny policzek tego czołgu, ale widząc, że my się skupiamy na lewej flance, pomyślałem, że może jednak warto sprawdzić prawą flankę, ponieważ tu przeciwnicy mogą nas coś zaskoczyć i miałem rację, ponieważ w ostatniej chwili wyczaiłem M103, ja go za 410, a on mnie za 407, ale intuicja miała naprawdę dobrą, dobrze, że o tym pomyślałem, bo by pewnie goście po prostu mieli jeden strzał za flyer, a tak moi zauważyli mój ruch i przy okazji też odwrócili i pierwsza 110, która wyjechała, zebrała dwie bułki. Ja tutaj się jeszcze próbuję ukrywać za schodkami, także kto teraz dostanie, dostała 110, zostaje M103 i T34, tutaj próba jakiegoś tam złapania przez strzał, dostaje w gąskę za 0, na szczęście mogę sobie postać i mogę pozwolić sobie na poczekanie. 5-0, wszyscy strzelają, więc teraz mogę chyba wykorzystać sytuację i sobie klepnąć damage za flyer. T34 się próbuje schować, ja mu nie daję, dobity za 392, tutaj zobaczcie M103 w pojedynku z ISem 6, teraz widząc, że M103 znowu dostała i strzeliła, teraz mogę go klepnąć, strzał po górnej płycie wchodzi i to było ciekawe, ponieważ teraz zaczyna się troszkę festiwal moich faili. Ponieważ tak, kolejny bardzo podobny strzał, który oddałem, ding, po górnej płycie, szkoda. M103 bardzo rozsądnie gra, ponieważ mnie używa jako zasłony, a jednocześnie obija tych, którzy stoją za mną. Próba teraz znaleziona przez strzał gdzieś tam po górnej płycie, znowu nie przebijam się.
No i zaczęło się robić trochę niefajnie, ponieważ moi giną, tak naprawdę ja daję im ginąć, a sam niewiele robię. Także ja dokładnie celuję na styk i łączenie wieży z kadłubem, tego już nie mógł przeżyć. Udaje się go dobić, 3390 punktów uszkodzeń, 10 do 1. Bitwa naprawdę idzie ekspresowo, a szczególnie no kładziłem przeciwników jak domek z kart, tam jeszcze tygrysek. Próbuję, nie wiem czy czekać na mnie czy co, ale strzelił, nie trafił, ja trafiłem za 389, także zbliżam się do 4000. Tam jeszcze jak tiger, teraz mi mocno trafia to 10 i tu nagle wyskakuje drugi tygrys. To było dla mnie dość nieoczekiwane, tygrys chyba na stokowej wieży, jeszcze mnie tygrys drugi, znaczy tygrys pierwszy mnie przebija po raz drugi. Więc robi się już tak troszkę mniej fajnie. Tygrysek popełnia błąd, bo mi jak zwykle oddaje bok swojego czołgu, a ja jestem po prostu łasy na detrakowanie z damage'em bardzo. Nie ma nic lepszego niż taki właśnie postawienie gościa na traku. Zobaczcie, gościu stoi, nie naprawił się, nie wiem czy naprawki nie miał, czy może ma taką załogę lichą, że wytrzymał 8 ponad sekund na traku i się nie ruszył. Tam jeszcze, przepraszam, tam jeszcze tygrysek dobity, także 4 fragi i przekroczone 5000 punktów uszkodzeń. Bardzo ładnie te dwa tygryski przyczyniły się do tego, że mi ten damage wzrósł w tempie błyskawicznym, szczególnie ten tygrys drugi, który stał obok mnie. Bo tak jak mówię, ja po prostu w gąsienicę walę zawsze i w takiej sytuacji po prostu jest to darmowy damage. Szczególnie, że gość czyli cofnął się, skrył się za ścianą budynku, przez co ja miałem na niego przestrzał, a on na mnie żadnego. No i to wyszło na jego niekorzyść. Także bitwa na razie fajna, niestety trochę źle pojechałem, chciałem może dobić ewentualnie tego T32, schował się, a w tym czasie niestety tracę czas, ponieważ tam T10 się pojedynkuje, 12 do 3, zobaczcie, mimo olbrzymiej straty przeciwnika do nas, jeśli chodzi o czołgi, 10 czołgów mamy przewagi, tak, 10 czołgów mamy przewagi, to zobaczcie, HP-ków mamy nie tak bardzo więcej niż oni, okazuje się, że tutaj sporo naszych czołgów jest na strzał na 2, także no raczej tego nie wygrają, ale to tylko pokazuje, że przewaga może ogromna, ale jednak w zdrowiu trochę mniejsza. Kolejny strzał w traki wchodzi bardzo ładnie, taki też kąt był ciekawy, że to weszło, ale się udało, gościu nie przebija. Ja tutaj zobaczcie, jeszcze mam damage po asyście, gościu podnosi lufę w geście rozpaczy, 14 do 4 i niestety, ale już nie zdążył tego jak tygara klepnąć, 15 do 4, 5816 i przechodzimy do podsumowania. Dobra moi drodzy, żeby nie zapomnieć, oczywiście ankieta, którą bardzo lubicie, wręcz zauważyłem, że od jakiegoś czasu, kiedy ta ankieta weszła do kanonu tej serii, wręcz na przykład jeśli jakaś bitwa jest fajna na streamie albo na Facebooku, piszecie, o fajna bitwa, będzie do ankiety. Także bardzo mi się podoba to, że te ankiety się przyjęły, wpisały się jakby na stałe w regułę tej serii i przy okazji widać, że chcecie, żeby te ankiety były, ponieważ chcecie decydować o tym, co jest w tej serii. Dlatego też w najnowszej ankiecie, którą teraz możecie sobie zrobić, czołgów jest dużo, ponieważ od czasu ostatniej powtórki, kiedy była, zdaje się, T32, ktoś napisał mi, znowu dajesz te same czołgi, czyli T32, M103, E5. No to teraz mamy T32, M103, E5, do tego mamy znowu Skodę T50, Godzillę i Cromwella. Ciekaw jestem, co wybierzecie. Wydaje mi się, że wybierzecie coś z ostatniej trójki, ale bardzo jestem ciekaw, co. Bitwą na Skodzie się chwaliłem na Facebooku, bitwą na Godzilli oraz na Cromwellu nie. Także będzie to niespodzianka, każda troszeczkę inna, więc jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekaw, co tym razem zechcecie obejrzeć. Dobra moi drodzy, przechodzimy do podsumowania. Odznaka mistrzowska as pancerny i duży kaliber z medali. 5816 punktów uszkodzeń dało mi 1436 bazowego expa, co uważam za wynik nader przyjemny, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że byłem jedną z kilku dziewiątek w bitwie na kilka dziewiątek, ósemki i siódemki. Biłem, zobaczmy sobie, ale tak, biłem jedną dziewiątkę, ósemkę, ósemkę, siódemkę, dziewiątkę i ósemkę. Także no ogólnie biłem czołgi od siebie albo równe sobie, albo niższe tierem, więc wynik jest naprawdę bardzo przyzwoity. Też przy okazji bitwa była bardzo łatwa, potem się udało przeciwnikom ją wyciągnąć na 15 do 4, więc no w sumie pokazuje to tylko, że wielkiego oporu nie stawili. ST1, tutaj ciekawostka, ST1 zrobiło stalową ścianę w tej bitwie, 5 oddanych strzałów i 361 punktów uszkodzeń, więc raczej słabo. U nich najlepiej jak Tiger 3318, ale on całą bitwę kampił na górce. Podsumowanie, 18 oddanych strzałów, 18 trafień, 16 przebić.
za łączne 5816, 11 przyjętych strzałów, 7 odbitych za potencjalne 1680. 4 wrogowie wyświeceni, 6 uszkodzonych, 4 zniszczeni, asysty niewiele, bo 354, przejechane kilometr 620, 79, prawie pół tysiąca zarobku po odjęciu kosztów amunicji. Tutaj chyba nawet nie było jednej złotej pestki, ale zapłaciłem, chociaż nie zapłaciłem za skrzynkę coli, miałem ją za darmo, zarobiłem na czysto prawie 47 tysięcy exp. Z premką 2154, a że była to pierwsza bitwa danego dnia, kiedy było razy 3, dało mi 6462. Także moi drodzy, to tyle. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, a tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!